Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. No i moi drodzy, czas oczywiście na kolejne zawody Pucharu Świata w sezonie 2022-2023. Czas na kolejne zawody, zobaczymy drugi konkurs indywidualny w Lake Placid. No może być ciekawie na pewno po piątkowym konkursie i sobotniej drużynówce. No ciekawie, bardzo ciekawie. No a my dzisiaj będziemy czekać na pewno na dalekie skoki Polaków, ale zaczyna oczywiście Dominik Pita te zawody i uwaga, jak w pierwszym skoku, no wyglądało to na progu dobrze, potem gorzej, tutaj mamy 127,5 metra przy średnich ocenach za styl, no bo ten skok nie był jakoś piękny. Timmy Zajc numerem drugim, Timmy Zajc, no nadal się nie może przebić tak do czołówki. No może dzisiaj mu pomoże coś. No jest prowadzenie na pewno w tym momencie. 129,5, wylądowany przede wszystkim skok. No bo nie zapominajmy tutaj, jeżeli warunki dopiszą, to możemy znowu oglądać festiwal upadku. Junshiro Kobayashi z numerem trzecim. Ale szarpnął tymi nartami Junshiro, ale prowadzenie będzie. 131 metrów po 19,5 noty, no i nota blisko 140 punktów, to jest świetna nota. Filip Sakala z numerem czwartym. Uwaga, ile Sakala? No Sakala spóźnia wyjście z progu, to mu nie pomoże za bardzo. Wręcz przeciwnie, to jest tylko 124,5 i na razie miejsce czwarte. Ostatnie, Dawid Kubacki. No może u Dawida też coś ruszy. No, Dawid Kubacki, świetne wyjście z progu i to jest świetny skok Dawida, wylądowany telemarkiem, wysokie oceny, no i musi prowadzić, 145,4 nota, świetna nota Dawida, brawo, Giovanni Bresadola przed nami. Wiem, że tu możemy oglądać bardzo dalekie ci skoki, ale nie jeżeli chodzi o Giovanniego. Giovanni psuje swój skok i to jest krótko, ostatnia lokata, szóste miejsce, 118,5 metra. No i czas na Andreasa Wellingera. Popatrzmy, ile Wellinger skoczy. Też wysoka parabola lotu, ale krócej od Dawida. No i nie będzie przed Dawidem. Drugie miejsce, 133,5. Reprezentant Niemiec. No i kolejny Karl Geiger. No czy Kar tutaj też wyskoczy tak jak w tym pierwszym indywidualnym konkursie? Jest dobrze, ale z upadkiem, więc pierwszy pechowiec, 135 metrów i siódme miejsce w tym momencie Karla Geigera. Więc mamy pierwszego pechowca z upadkiem. Alex Insam przed nami z numerem 9. No i Alex Insam, szarpnięty ten skok i piąte w tym momencie miejsce jest dobrym wynikiem, jak na skok jaki oddał. No, Andrzej Laniszek z numerem 10. No, Laniszek, wyjście z progu, nie ma się co tu doczepić. Skok też niezły i powinno być miejsce drugie. Jest! 133 metry przed Wellingerem, tylko za Dawidem Kubackim. No to z numerem 11 Piotrek Żyła, który no nie może tej swojej formy ustabilizować zdecydowanie, żeby skakać na pewnym poziomie wysokim, którego nie opuści. No, miejsce czwarte, ale ledwo wylądowany skok, więc to wiele mówi. Casey Larson, reprezentant Stanów Zjednoczonych. No, ale Casey Larson krótko. Dzisiaj się nie będzie liczył, dopiero miejsce dziewiąte, więc szary koniec stawki i Simon Amman. A Man trzyma się jeszcze, chce jeszcze troszkę poskakać. No i tutaj świetny skok Simona Mana, miejsce drugie, 134 metry. Oczywiście za Dawidem Kubackim, który cały czas przewodzi. Renni Kaido, drugi z Japończyków chyba, jakie oglądamy w pierwszej serii konkursowej. No i Ren, to jest wysoka parabola lotu, ale mimo wszystko brakło czegoś i miejsce czwarte dla Rena. No to następny Japończyk, Keiichi Sato. Nie skakał w drożynówce za dobrze, więc tutaj zobaczymy wyjście z progu wysoko. Bardzo wysoko, no i właśnie.
To jest ten błąd. 136,5 i miejsce 13 z upadkiem. No niestety, tutaj ta skocznia, jak widać, no są problemy z nią. Arti Aigro przed nami, teraz Aigro też leci wysoko, ale jednak troszkę niżej. No i ostatecznie 134 wylądowane na miejscu trzecim. Filip Aschenwald, pierwszy z reprezentacji Austrii. No nie jest to jakiś super dla niego sezon. No i dzisiaj nie będzie wspominał tego konkursu za dobrze, bo to jest krótki. 123 metry i miejsce dopiero 15 Austriaka. No to Pius Paschke. 18, ojojoj, wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze. No i upadek jeszcze na to wszystko. 17 lokata, bardzo daleko. Więc tutaj tylko wyprzedza Giovanniego Bresadole. Domen Preutz. No, nie stanie tutaj troszkę dalej skoczyć, ale nie dzisiaj jednak. To jest tylko 129,5 metra i 9 odległe miejsce tuż przed rodakiem Team Zajcem. No to Witalij Kaliniczenko. O, nie jest to jego sezon zdecydowanie, bo skok. Niestety kolejny krótki. No i w tej klasyfikacji może spadać generalnie. 14 w tym momencie lokata, no ale na 20 skaczących, więc to wiele nie daje. Władimir Zograwski. Oj, Bułgar tutaj się przymierza pod prowadzenie. Nie! Ale pierwsza piątka powinna być szóste miejsce ostatecznie, 133,5, więc i tak wielkie brawa. Yuki Asato. Uwaga, ile kolejny Japończyk skoczy. Już mieliśmy paru i na razie Japończycy nie najgorzej. Yukiya również świetnie. Miejsce czwarte, więc Japończycy nieźle. No oprócz Keiichiego, który nie wylądował oczywiście. Jarko Mata. Pierwszy spin-off. No i uwaga, Jarko Mata, nie. To już było wiadome. Po tym wyjściu z progu, 16 miejsce, bardzo daleko. No i kolejny z Polaków, Jakub Wolny, oby jemu też się udało dobrze i daleko skoczyć. Wyjście z progu bezbłędne, teraz jak najdalej uciągnąć ten lot i wylądowany skok. 135,5, miejsce drugie, brawo dla Polaka, więc dwóch Polaków na czele. O punkt jest dokładnie za Dawidem Kubackim, a Piotrek jest na razie na 10 miejscu. Roman Kołderka. I Roman Kołderka oczywiście jak zawsze stylowo, ale to jest miejsce 11, więc za Piotrkiem żywą jeszcze wylądował. No pierwsza dziesiątka, nie dla niego. Kevin Malcew. Oj, to też wyjście z progu bardzo wysoko i wylądowany skok. Miejsce czwarte Estończyka, więc na ex aequo z Arti Aigro są idealnie Estończycy. No to przed nami Peter Preutz. Za tydzień będą mieć ostatnie testy przed Mistrzostwami Świata. Peter Preutz świetnie! 134,5, bardzo wysoko oceniony. I na miejscu drugim 0,2 przed Jakubem Wolnym. Rozdzielił Polaków. No a z 28 numerem no już skacze nie kto inny jak Valentin Fube, reprezentant Francji. No i spóźnia wyjście z progu. Po raz kolejny zresztą na tej skoczni Valentin Fube. No i odpada z rywalizacji. 28 miejsce na 28 skaczących. No to Konstantin Schmidt. No i Konstantin, wyjście z progu również spóźnione. I to jest niestety problem już jego. 18 miejsce, bardzo daleko. Na razie najlepszy z Niemców. 11 Wellinger. No a przed nami Stefan Kraft. No w drużynówce skakał jak z nut. No jemu się udzieliło chyba troszkę tutaj na zawody, choć to jest 14 miejsce, bardzo niskie oceny, 133 metry. No nie wiem, czy to mu da awans, może być problem. Stefan Laje.
Więc Niemcy chyba dziś jakąś plagę mają, ale zresztą w drużynówce też im za dobrze nie szło. Więc ta skocznia, no spisana chyba na straty dla nich. Niko Kitosaho. No i reprezentant Finlandii będzie próbował tutaj odlecieć, ale... No niestety, lądowanie bardzo brzydkie, nie wyrównał do samego końca. No i 29 miejsce, efekt tego z upadkiem jest Joshua Morel. Reprezentant Kanady, uwaga, ile skoczy Joshua Morel. Wylądowany daleki skok. 11 lokata, brawo dla właśnie reprezentanta Kanady. Frederik Willumstad. No Norweg niestety, ale posypał nam się w ciągu sezonu i no nie skacze już na takim wysokim poziomie, na jakim skakał. I widać to w kolejnym skoku zresztą. 29 miejsce, 122,5. No dzisiaj bez awansu raczej. Daniel Andre, Tande. Tande taki sezon na pokrzepienie. No może przyszły będzie jakiś taki lepszy, ale tutaj bez błysku. No i to widzimy właśnie również w tym skoku. 128,5. 20 dopiero miejsce, no to mówi samo za siebie. No. Markus Eisenbichler. Oj Markus, ty byłeś nadzieją Niemców dzisiaj na awans, a tutaj problemy w locie. I dopiero miejsce 18, tuż przed właśnie Słoweńcem Timim Zajsem, ale za Domenem Preucem. Czas na Radka Rydla. Jeszcze tu zbytnio nie czuł na tej skoczni dobrze. No ale może w tym skoku udowodni wszystkim niedowiarkom, że na niego trzeba zawsze uważać. I to był niezły skok, 133, miejsce 13, więc jest nadzieja tutaj na awans dzisiaj. Naoki Nakamura. Też można powiedzieć, że przebojem, bo przebojem, ale wdarł się tutaj do składu Japonii. I proszę bardzo, skok kolejny Japończyka dobry. 8 miejsce, tuż za Yukio Sato. No, ale przed Angela Niszkiem między innymi. Etu Noisiainen. Reprezentant Finlandii też niestety posypał się w ciągu sezonu dosyć szybko. No, ale może się odbuduje jeszcze, bo ten skok jest świetny. Miejsce 7, 134,5 ex aequo z Yukio Sato. No i będzie nadzieja na drugą serię, żeby jeszcze ten wynik poprawić. I będą punkty przede wszystkim. Žiga Jelar. A jak Słoweniec, no nie wróżyłbym temu przyszłości. 131 i miejsce w tym momencie 20, więc przed Domenem Preucem za Junshiro Kobayashim. Halvor Egner Granerud. Granerud, no w drużynówce spisywał się wybornie, ale tutaj upada na 134 metrze i to jest 36 lokata dopiero. Więc naprawdę ciężko to widzę. Mackenzie Boyd Klaus. Mackenzie, wylądowany skok, brawo. 133,5 i miejsce 15. Więc też dosyć dobra lokata tuż, tuż za Joshua Morerem. Kilian Payer, reprezentant Szwajcarii. A też nam się przygasł w ciągu sezonu. Ale wiadomo, że końcówka dopiero będzie przed nami po Mistrzostwach Świata. Teraz 12 miejsce Kiliana Payera oznacza, że jeszcze może się tutaj bić dzisiaj o dobre pozycje. Mariusz Lindvik. No, reprezentant Norwegii, ale dzisiaj nie ma dobrego dnia. No niestety, 20 dopiero 7 miejsce Lindvika, to pokazuje, że no będzie dzisiaj ciężko. Filip Raimund. Ostatnia chyba nadzieje Niemców na jakieś solidne dzisiaj punkty, ale rozwiana dosyć szybko. Filip Raimund psuje swój skok. No i chyba im Wellinger tylko w takim razie został na 15 miejscu. Eisenbichler 24. A Schmidt jest 29 obecnie, więc no ciężko to widzę. Robert Johansson. No, czy on skoczy dobrze, czy zepsuje? No to jest zawsze zagadka Johanssona, ale dzisiaj skacze dobrze, bardzo równo i 13 miejsce jest tego dowodem. Brawo! No a my czekamy, bo to już Kamil Stoch, my na Kamila zawsze liczymy w konkursach.
No i Kamil Stoch, uwaga, czy to jest dobry skok? Nie powiedziałbym. 22 miejsce, 131,5 tu za Stefanem Kraftem, więc no, musi czekać, czy uda się awansować, czy też nie. Kacper Juroszek, 48 numerem startowym. No i my będziemy przyglądać się Kacprowi, bo on drużynówce robił świetną robotę, ale tutaj 133 daje 16 miejsce, więc awans ma Kacper Juroszek. No a następny z biało-czerwonych to jest Paweł Wąsek. My mamy dobre wspomnienia z tej skoczni z piątku i soboty. Ledwo co wylądował ten skok, choć noty wysokie. I 19 miejsce w tym momencie dla Pawła Wąska. No, to popatrzmy, co zrobi Lovro Kos. Może i jemu się uda dobrze skoczyć na tej skoczni. No, chyba nie. Tutaj to wyjście z progu go zdradziło i spada za. No, na 31 miejsce bez awansu, więc Kamil Stoch jeszcze trochę potrzebuje. No i popatrzmy, Jan Herl, proszę Państwa, pierwsza dziesiątka. No, Herl nie zepsuł skoku, to jest pewne. 134, ale noty bardzo rozbieżne. I 18 lokata, awans ma, ale to jest też ledwo, ledwo. Czas na Gregora Deschwandena. Reprezentant Szwajcarii potrafi zaskakiwać, w tym sezonie już to udowodnił. I uwaga, ile teraz? Bardzo dobry skok, ale z upadkiem. 46 miejsce, 134 metry. Wielka szkoda. No to Manuel Fettner też się wdarł do czołówki. Ale nie dzisiaj chyba. Noty będą takie se i 28 w tym momencie Fettner, więc tutaj chyba dzisiaj bez awansu pan Manuel. Zobaczymy, jak odpowie Anti Alto. Czy Finn również tutaj nie popisze się? No, zdecydowanie się nie popisze. Miejsce 30 dopiero czwarte, więc on także odpada. Na przed nami Daniel Czofenik, bardzo nierówny od jakiegoś czasu skoczek. No i pokazuje to w tym skoku również, że forma opadła z deczka i zaczęły się robić problemy. 40 miejsce Daniela Czofenika, no to nie jest dobry znak. Czas na Stefana Hule. No, bez Stefanowi taki bąbel się nie zdarzył. Nie, Stefanek tutaj pokazuje klasę i skacze bardzo dobrze. Wylądował, uff, i miejsce piąte, więc czołóweczka cały czas w grze. Dawid Kubacki, nie zapominajmy, prowadzi cały czas. No i Daniel Huber. Od jakiegoś czasu wydawało się, że znowu wraca, ale znowu zaczęły się pojawiać drobne błędy. Czy już je wyeliminował w ciągu 2 dni? Otóż tak. To jest skok na szóste miejsce, 135 metrów, więc tuż za Stefanem Hulą, 1/10 punktu. No i została trójeczka. Christopher Eriksen Sundal. No, Norwezy na niego zawsze liczą. Młodziutki, bardzo młodziutki, ale za to ambitny chłopak. No i to jest niezły skok na miejsce 17. Oczywiście nie jest to duża strata, bo do pierwszego miejsca gdzieś tam koło 3 punktów tylko traci, ale trzeba będzie odrabiać. No i dwójka ostatnia, Michał Hajbek, na potem Ryoyu Kobayashi. Michał Hajbek, czy on nie przesadził z tym? No właśnie, i tutaj upadek, 52 miejsce Hajbeka. Odpada z rywalizacji po pierwszej serii na Ryoyu Kobayashi. Jak skoczy dobrze, będzie mógł znowu odlecieć Hajbekowi na parę punktów, ale najpierw trzeba skoczyć to, a skok wydaje się bardzo słaby, więc Ryoyu opada nam z sił. 37 miejsce dopiero Ryoyu, więc dzisiejszą pierwszą serię prowadzi Dawid Kubacki. Bardzo dobrze, Dawid Kubacki na miejscu drugim. Peter Preutz, trójkę uzupełnia Jakub Wolny, dalej czwarty Simon Amman, piąty Stefan Hula, szósty Daniel Huber, siódmy Arti Aigro ex aequo z Kevinem Malcewem. Na dziewiątym miejscu Yukiya Sato i Etu Noisiainen, szukając dalej Polaków. Na 19 miejscu Kacper Juroszek, 23 Paweł Wąsek, 25 Piotrek Żyła i 28 Kamil Stoch. Trzy ostatnie miejsca punktowane póki co. Kamil Stoch, Junshiro Kobayashi i Žiga Jelar. Fettner 1/10 poza punktami. No niestety, notami tam przegrał.
No, a my mamy ilu? 37 skoczków w drugiej serii, no bo niestety ci, co z upadkami, muszą również oddać swoje skoki w drugiej serii. Zobaczymy. Niko Kytosaho zaczyna 133,5 w pierwszej serii. W drugiej bardzo prawdopodobnie, że będzie podobny skok. 133, pół metra krócej, ale wylądowany przy wysokich ocenach. No i oczywiście jak na razie prowadzi. Pius Paszkę przed nami. Zobaczymy. 133 w pierwszej. Wiemy, że tutaj kto upadnie w drugiej serii, może podzielić właśnie los tych panów. A Pius Paszkę ląduje daleko. 135,5 metra. Noty co prawda niższe, ale prowadzi przed Niko Kytosaho. Zobaczymy, jak odpowie mu Granerud, który zajmuje 35 miejsce. No i Granerud, nieźle. Miejsce drugie, 134. Mimo wszystko przegrywa z Piusem Paszkę. No i będzie ciężko te punkty. Gregor de Schwanden. De Schwanden. Nie, on tutaj raczej się nie będzie w tej walce liczył. Trzecie miejsce w tym momencie. No i Michał Hajbek. On także. Ale wiemy, że tu trzeba skakać bardzo daleko. A Hajbek, nie wiem, czy jest na takiej dyspozycji obecnie, żeby móc tutaj objąć prowadzenie w tym momencie. Czy może jednak się zmieniło? Nie, drugie miejsce. Polak dał nawet 20, ale 70 przegrywa z Piusem Paszkę. No i jeszcze między innymi Karl Geiger, no ta 122 punkty, ale w drugiej serii nie skoczy chyba na tyle, żeby móc tutaj prowadzić, choć jest na prowadzeniu 132,5, no i 262 nota, wyższa od Piusa Paszka i Hajbeka i został Keiichi Sato, miał najwyższą notę niż wszystkich. No i jeżeli skoczy podobnie jak Geiger, no to może liczyć na punkty przy dobrym obrazie, jeżeli ktoś upadnie. I tak też robi. 132,5 i prowadzi w tym momencie. Zaczynamy drugą serię. Giga Jelar rozpoczyna. Zobaczymy, jak daleko Giga Jelar skoczy. Oj, to będzie daleki skok. I wylądowany. 134,5 metra wysokiej oceny i oczywiście prowadzi. Czas na Junshiro Kobayashiego. No ma szansę na punkty, ale najpierw trzeba to wylądować. No i lot spokojny. I wylądował to! 136! I prowadzi. Ależ tu się zaczynają zawody nam kręcić fajne. Kamil Stoch, miejsce 28. No i Kamil Stoch, będą punkty, na razie trzecie, ostatnie miejsce punktowane, więc punkcik, ale zobaczymy. Stefan Kraft, miejsce 27. Też bardzo daleko Kraft. Wylądował, no i chyba przed Kamilem będzie, tak jest, na trzecim miejscu za Kobayashim Ile i Jelarem w tym momencie. Czas na Romana Kaudelkę, który zajmuje 26 miejsce po pierwszej serii. No i Roman Kaudelka, wylądowany skok, ale miejsce piąte za Kamilem Stochem, 133. Ależ tutaj skoki oddają niesamowite. Piotrek Żyła, 25. Piotrek, wylądować tylko ten skok i będzie dobrze. I wylądował, już się bałem. I na miejsce drugie nawet, 133,5, brawo. Tylko za Junshiro Kobayashi i to nieznacznie, bo 40 punktu. Czas na Radka Rydla. 24 jest. Ojojoj, Radek Rydl popełnia błąd. No i nie wiem, czy komuś tutaj ze skoczków może nie dać punktów. Miejsce 10. Ex-aequo z Michałem Hajbekiem, więc w tym momencie Keiichi Sato z punkcikiem. No niestety, ale trzeba troszkę dalej tutaj skoczyć. Paweł Wąsek przed nami, 23 miejsce. No i Paweł Wąsek, on chce prowadzenie, no nie. To się nie mogło udać, 136,5 i z upadkiem miejsce 8, więc ma punkcik w tym momencie. 0,7 punktu przed Geigerem, niesamowita sytuacja. No to czas na Mackenziego Boitlausa. 22. I teraz uwaga, ile Mackenzie skoczy, czy jest w stanie prowadzić.
Tak jest, moim zdaniem ma to prowadzenie. 134,5 wystarczyło na Kobayashiego w końcu, no. No Jan Herr, 21. Oj, tutaj zawirowały od razu narty. No i ten skok jest popsuty. Miejsce szóste to prawda. Tuż za Kraftem, ale przed Stochem. Ale no, to nie będą duże punkty dzisiaj dla niego. Andreas Wellinger, miejsce 20. Oj. Czy on nie dał właśnie punkta Geigerowi? Dziewiąta lokata nie dał, więc tutaj 124,5 odratował się tak naprawdę. No, ale marne te punkty dla Wellingera mimo wszystko. Kacper Juroszek zajmuje 19 miejsce. I teraz uwaga, ile Kacper Juroszek skoczy. Stara się wyhamować ten skok i wyhamował go dostatecznie, żeby objąć prowadzenie. 135,5 Polaka. Brawo, brawo, brawo. Tuż przed Klausem. No i Joshua Morel przed nami. 17. Joshua Morer, 17. No i wylądował, ale nie będzie prowadził. Będzie drugi, więc przed swoim rodakiem Mackenzie. No ale za Kasprem, oczywiście, Juroszkiem. Christopher Eriksen, Sundal, 134 w pierwszej. A w drugiej ile? No to będzie chyba podobny skok. 136 metrów, wysoko oceniony, no i Christopher prowadzi w tym momencie. Ależ tutaj mógł tym skokiem naprawdę może namieszać czołówce, a tak najbardziej to może podgonić dwóch towarzyszy, którzy byli przed nim. Zograwski przed nami teraz, Zograwski wylądował. Miejsce trzecie. Ciekawie ta klasyfikacja się układa. Sundal, Juroszek, Zograwski, a przed nami Johansson, który zajmuje 15 miejsce. No Sundal to tak minimum do pierwszej dziesiątki dzisiaj jakby się dostał, to już byłby duży sukces. Johansson psuje swój skok, więc on tutaj spadnie na miejsce 13, więc jeszcze za Kołderkę, za Stocha. No i czas na Kiliana Pajera, który zajmuje 14 lokatę. Oj, Kilian Pajer, to wyjście z progu nie było dobre i to jest krótki skok. Więc 14 lokata to jest maksimum, co mógł tutaj uzyskać. Czas na Rena Nikaido. Miejsce 13 Japończyka. Oj, Ren Nikaido. Też popsuty ten skok. Oj, niestety, ale. No nie udało się dobrze skoczyć, i to jest tego dowód. 14 dopiero lokata. Czas na Angela Niszka. Bardzo wysoko dzisiaj. 12 po pierwszej serii Laniszek. I ten skok też powinien być niezły. I wylądował! Jezu, już odjechała ta narta. Mówię, nie wylądował. A tu szóste miejsce. Brawo, Laniszek. W końcu punkty. Naoki Nakamura. 11. O, Japończyk tak bardzo nisko zaczął lecieć. No i chyba przejechał próg, ale dziewiąta lokata jest dla niego. Tuż za Piotrkiem Żyłą, przed Żigą, Jelarem. No to Yuki Yasato, kolejny z Japończyków. On jest na dziewiątym miejscu. No i też tą samą dziurę. Miejsce 12 dla Japończyka. No to Etunojsiainen, także na dziewiątym miejscu. Finn. To był niezły skok pierwszej serii. No i tej drugiej, czy wyląduje to? Wyląduje, ale to będzie miejsce także dziewiąte w tym momencie, więc za Piotrkiem Żyłą oczywiście jest przed Naokim Nakamurą. Arti Aigro, no to chyba teraz mamy dwóch Estończyków po sobie. Oni byli ex aequo i pierwszy Aigro i wysoko leci, to będzie daleki skok, ale nie na prowadzenie i z upadkiem. Miejsce 21, czy dał komuś punkty? Nie, sobie dał. Parę punkcików. Kevin Malcew. Miejsce siódme także. No i teraz zobaczymy, jak on skoczy. Czy równie daleko. I tu jeszcze dalej. Ale czy będzie na prowadzeniu? Nie! Sundal nadal prowadzi. Niestety wyprzedził Juroszka, który spada na trzecie miejsce. Na przed nami niech to inny, jak właśnie Daniel Huber, który zajmuje szóstą lokatę. Ho, ho, ho!
No to mamy pechowca, który dzisiaj punktów nie zdobędzie. 32 miejsce, więc tutaj Karl Geiger z punkcikiem w tym momencie. No a my czekamy, bo Stefan Hula przed nami. No i Stefan, wydaje się, że chyba za wcześnie wyszedł z progu. Ale spokojny lot, wylądowany, miejsce szóste Polaka. No myślę, że trzeba się z tego cieszyć. Wiadomo, Christopher Eriksen Sundal ucieknie znowu z punktami. No, ale on może stanąć na podium z tym skokiem nawet. Simon Ammann, czy on tutaj będzie chciał walczyć o prymat? Oj tak, i to jest w tym momencie druga lokata. 0,7 tylko stracił do Sundala. Niestety zepnął Kaspra i Urożka z podium, ale mamy jeszcze dwóch Polaków. Między innymi Jakuba Wolnego jako pierwszego, który najpierw odda skok, a dopiero później Dawid. Jakub Wolny, nie, on tu nie powalczy. 13 lokata, będą punkty i co solidne, ale nie, niestety podium nie będzie. Został Peter Prejc i Dawid Kubacki. Popatrzmy, co Słoweniec zrobi. No, Słoweniec, dobry lot, ale nie na prowadzenie, nie na zwycięstwo. Miejsce w tym momencie ósme, za Stefanem Hulą, przed Mackenzie Boyklausem. Więc Christopher Eriksen tutaj minimum 80 punktów dzisiaj zdobędzie. A zobaczymy, czy Dawid Kubacki go przeskoczy. No, życzylibyśmy tego Dawidowi, ale chyba braknie niestety. Dawidowi. Szóste miejsce dzisiaj Dawida Kubackiego. 133 metry. Świetny wynik Dawida. No ale niestety na Christophera Eriksena Sundala nie było dzisiaj mocniej w drugiej serii. 136 metrów, tak jak Junshiro Kobayashi. No ale w pierwszym miał 134 i to pozwoliło mu dzisiaj wygrać te zawody. Na drugim miejscu Simon Ammann. Trójkę uzupełnia Kevin Malcev. Dalej czwarty Kacper Juroszek. Piąty Władimir Zografski. Szósty Dawid Kubacki. Siódmy Joshua Morer. Ósmy Stefan Hula, dziewiąty Peter Preut, dziesiątkę zamyka Mackenzie Boyd Klaus. Dalej Polacy, na 13 miejscu Piotrek Żyła, na 15 Jakub Wolny, dalej na 21 Kamil Stoch i na 29 Paweł Wąsek, który zdobył dwa punkty, Karl Geiger z punkcikiem, no a Kejcica to z trzema punkcikami. Niestety bez punktów dzisiaj Pius Paszke, Radek Ryd i Michal Hajbek, Halvor Egner Grenerud, Gregor Deschwanden, Niko Kitosaho. No i niestety pechowiec Daniel Huber drugiej serii, tylko 106 metrów. Moi drodzy, czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata po drugich zawodach w Lake Placid indywidualnych. No a tu mamy zmianę lidera Pucharu Świata. Tego już dawno nie było, ale w końcu znowu musiało się to przytrafić. Christopher Eriksen Sundal, 908 punktów, moi drodzy. Ryoyu Kobayashi na drugim miejscu ma 877. Trójkę zamyka Michal Hajbek, 847. Dalej Daniel Huber i Stefan Hula mają po punktów 803. No i tak, dalej szósty Daniel Czofenik, 761, 750 ma Antti Aalto, Manuel Fettner ma 715, Kasper Juroszek 701. No i dziesiątkę zamyka Jan Herl, 698. Polacy dalej, 13 Kamil Stoch, 660. Paweł Wąsek 15, 654. Dalej musimy się aż przenieść do 36 miejsca. Jakub Wolny 527. Następnie Piotrek Żyła na 49 miejscu. Ma punktów 402. No i Dawid Kubacki 52, 306. On tu troszkę przeskoczył Dawid nam w klasyfikacji i nas to naprawdę bardzo cieszy. No moi drodzy, ja dziękuję Wam za uwagę i za cały weekend w Lake Placid. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszły weekend w Rasnowie na drużynówce i konkursie indywidualnym. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i hej!